Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was z bardzo, bardzo ważną książką i uważam, że każdy rodzic, który chce wychować dziecko na odpowiedzialne i na takiego naprawdę mądrego dorosłego, który odróżnia dobro od zła, powinien raz, że poruszyć temat, który jest zawarty w książce, o której Wam za chwilkę powiem, a przede wszystkim powinien sięgnąć po tą konkretną książkę, ponieważ ona jest napisana bardzo dobrym językiem dla dziecka. A konkretnie mówimy o książce Rasizm i nietolerancja nie, wydawnictwa Muchomor. Czym wyróżnia się ta książka? Mi się spodoba przede wszystkim formą. Jest tutaj, mimo że temat jest tak naprawdę, no nie ukrywajmy, dość ciężki i bardzo kontrowersyjny dla niektórych, to jest napisane w bardzo ciekawy, prosty sposób. Są tutaj ilustracje ciekawe, które bardzo fajnie obrazują sytuacje opisane. Mamy tutaj adnotacje, pewne jakieś wyjaśnienia, jakieś reguł, jakieś znaczeń. Mamy tutaj również do ilustracji czasami takie komiksowe dialogi, rozmowy. Pojęć jest tutaj naprawdę bardzo dużo, nie tylko wyłącznie nasz tytułowy rasizm i nietolerancja. Bardzo fajnie, że Wam pokazuje, bardzo mi się spodobała już ta książka od pierwszej strony, ponieważ ona od razu pokazuje, jaki świat by był, jakbyśmy wszyscy byli jednakowi. Bardzo dobry początek, żeby zacząć o tolerancji i o tym, dlaczego fajna jest różnorodność. Oprócz tego, że mówimy tutaj o rasizmie i tolerancji oraz nietolerancji, to mówimy również, mamy takie pojęcia jak ignorancja, jak na przykład agresja, jak zawstydzenie, czyli tak naprawdę autor jeszcze opisuje, jak pewne sytuacje na nas wpływają albo jakie emocje w nas wywołują. Także moi drodzy, ja jestem zwolennikiem oczywiście mądrych lektur, tylko takie Wam, mądrych książek, tylko takie Wam polecam i uważam, że ta książka powinna w ogóle znaleźć się w szkole. W szkole, w podstawówce, niezależnie czy to jest trzecia klasa czy szósta, jest to książka wyjściowa do bardzo ważnych rozmów, uważam, że kluczowych, ponieważ przecież nasze dzieci kiedyś będą tymi dorosłymi i dzięki mądremu wychowaniu, mądrym lekturom, mądrym książkom, mądrze przeprowadzonym rozmowom będą dokonywały również mądrych wyborów. Także ja Wam polecam Rasizm i nietolerancja nie. Jest to książka druga z serii, ponieważ pierwsza, może już o niej słyszeliście, to jest Zły dotyk nie. Czyli czym jest zły dotyk, sposób wyznaczania granic, jeżeli chodzi o swoją cielesność. Również bardzo ważny temat i bardzo ważna książka. Życzę Wam wspaniałego dnia i dobrej lektury.